Zbawicielu wszystkich ludzi. Udziel zmarłysługo i służebnicom Twoje odpuszczenia wszystkich grzechów. Niechaj przez nasze pobożne modlitwy dostąpią miłosierdzia, którego zawsze pragnęły, który żyjesz, Chrystus, na wieki wieków. Amen. Boże, Ty, Panie zbawienia ludzi, choć nie udzielasz przebaczenia, prosimy Cię, Twoją dobroć, aby zastawiennicy Najświętszej Marii, zawsze dziewicy i wszystkich świętych, których dzisiaj uroczyście obchodzimy, dopuszczy Twoich zmarłych, którzy zeszli z tego świata, do udziału wiecznej szczęśliwości przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Bóg zapłać Wam wszystkim za udział w tej modlitwie za naszych zmarłych we mszy świętej. Jutro msza święta będzie tutaj o godzinie 15, tak samo o godzinie 15 będzie, a potem jeszcze będzie w kościele o godzinie 17. Kto może, zapraszam tutaj. Tylko będzie msza święta. Nie. Będzie oczywiście za tych wszystkich zmarłych, których żeśmy w tych wypominkach wypominali. Będzie ta msza święta ofiarowana za zmarłych. Dziękuję przede wszystkim ojcu Wawrzyńcowi, który tutaj mi bardzo pomógł, i braciom Kazimierzowi, Janowi i wszystkim tutaj. Bóg Wam zapłać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków.